Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystać zakupioną ramkę cyfrową i urozmaicić swoje zdjęcia. Zakupioną ramkę już mam przygotowaną w PNG. Przenoszę ją po prostu przyciągnięciem do Photoshopa. Mamy pięknego Mikołaja i w ramkę chcemy dodać jakieś zdjęcie, które wykonaliśmy na sesji zdjęciowej. Ja w tym przypadku dodam tutaj piękną czwóreczkę dzieci. I teraz tak, ważne, wybierajcie odpowiednio ramki. Ta ramka jest niestandardowych rozmiarów, nie jest to ani poziom, ani pion, więc jest to bardziej kwadrat. Albo pobawię się i dopasuję odpowiednio zdjęcie w tą ramkę, rozciągając i tak dalej, albo po prostu eksportuję już zdjęcie w odpowiednich wymiarach kwadratowych, bądź poprawię też to w Canwie. Tak naprawdę możliwości mamy zdjęcie. Wiele. Dobra, teraz mamy to zdjęcie, musimy nad nim popracować i tak naprawdę będziemy musieli trochę bardziej pobawić się z Shiftem, bo będziemy musieli to zdjęcie odpowiednio porozciągać i po prostu odpowiednio dopasować. Tak, więc popatrzcie, jak ja to robię. Zwykłe dopasowywanie. Tutaj musimy uważać, żeby jednak nasze postacie wyglądały dosyć naturalnie, więc najłatwiej będzie dla Was kupować takie ramki, które już są przygotowane bezpośrednio w prostokącie bądź w kwadracie. Ewentualnie ramki do kanwy, bo tam jest już banalnie prosto. Tam po prostu przeciągacie zdjęcie i gotowe. Natomiast w moim odczuciu niestety kanwa troszeczkę traci na jakości, jeżeli chodzi już później o wydruki. Dlatego moim postanowieniem będzie korzystanie tylko z ramek cyfrowych w Photoshopie. Ok, zobaczcie, tadam, ramka jest dopasowana, zdjęcie jest dopasowane do ramki i tak wygląda pięknie nasze zdjęcie dla klientów w kwadracie tutaj akurat, tak? Więc mówię, patrzcie na to, gdzie, u kogo, jakie ramki cyfrowe kupujecie, później banalnie, prosto i szybko można przygotować inne, niecodzienne zdjęcie. Cześć ponownie, szybko Canva, zobaczcie teraz. Jak banalnie prosto w kanwie wystarczy przeciągnąć zdjęcie już w gotową ramkę. Oczywiście możemy się teraz troszeczkę tutaj pobawić i to zdjęcie dopasować. Klikniemy w nie dwa razy, wtedy mamy możliwość porozciągania. Nie tak, jeszcze raz, dwa razy, widzicie, pokazało się i możemy sobie dopasować, żeby na przykład nasze postacie były po prostu troszeczkę większe. I tadam! Gotowe. Tak więc Canva jest naprawdę banalnie prosta. Tutaj fajnie dopasowana ramka, bo jest w pionie. Taką chciałam. Zdjęcie chciałam, żeby idealnie pasowało, żeby rękawice Mikołaja nie przykrywały nam zdjęcia, żeby łatwiej to wszystko dopasowywać. Mówię, Canva banalnie prosta, natomiast troszeczkę traci na jakości, jeżeli chodzi o wydruk, więc coś za coś. Jak się uczyć, to najlepiej i tu, i tu, i samemu sprawdzać i doświadczać. Obserwuj po więcej.